30 młodych zawodników, to żadne drużynowe mistrzostwa nie skupiają tyle osób na razie w naszej chwili, w naszej hali. Także bardzo mi miło, że do Was tutaj Was gości. Mam nadzieję, że stworzyliśmy Wam odpowiednie warunki do tego, żebyście mogli dzisiaj osiągać fantastyczne wyniki, a że pogoda typowo szokowa, to z pewnością wszystko stwierdziliśmy, bo na dworze pada, to u nas jest ciepło, przyjemnie, więc grajcie i dajcie z siebie wszystko. Powodzenia. Cieszymy się, że jest Was dużo. Bardzo to jest dla nas przyjemna sprawa, że możemy oglądać zawodników z każdej części Województwa Śląskiego. Dziękujemy gospodarzom tej wspaniałej imprezy. I w ramach podziękowania mogą również do Państwa drobne gadżety. Dzień dobry. Zanim rozpoczniemy, kilka spraw technicznych. We wszystkich grupach gramy po 9 rund. Grupa D16 do 18 gra grupa chłopców za zgodą zawodniczek. Wszystkie się zgodziły zagrać w tych grupach, było ich mało, więc tam będą rywalizować. Według zajętego miejsca zostaną im przydzielone potem nagrody. Wszystkie grupy, oprócz grupy D8, gdzie nie ma wymaganej liczby, idą do FIDE, oprócz D8, ponieważ tam nie ma zmian rankingowych, jest jedna zawodniczka za rankingiem FIDE, więc na tym pani idzie do FIDE. Gramy tempem 10 minut plus 5 sekund. Wyniki zgłaszamy do sędziów asystentów. Tam przy wejściu grupa C8 po mojej prawej, po naszej lewej. Reszta grupy jest jeden stolik ustawiony tam przy koszu. Tam zgłaszamy wyniki. Jeżeli jest jakiś problem, strzelownicy podnosimy rękę, sędziowie podejdą. Do rodziców i opiekunów prosimy nie wchodzić pomiędzy rzędy. To jest miejsce dla sędziów. Oni mają pochodzić do partii. Zawodnicy mają własne partie sami. Jeszcze chwilkę przekażę tutaj głos panu Marekowi Twardejowi i za chwilkę rozmawiamy. Dzień dobry wszystkim. Ja mam tylko taką krótką informację dla tych, którzy jadą do Poprzydnej i którzy, mówię teraz o kadrze młodzika, którzy jeszcze mają dla mnie te zgody rodziców. Jeśli ktoś mi ich jeszcze nie oddał, to bardzo proszę do sędziego głównego na stoliku, żeby tam zostawić. Ja je sobie odbiorę. Dziękuję do wszystkich. A teraz już się wyciszamy. Sprawdzamy jeszcze raz ustawienie figur, zegarów. Podajemy sobie ręce i rozpoczynamy rozgrywkę.